759. Jarmark Dominikański w Gdańsku w pełni rozkwitu. Zwiedzając lokalne stoiska, możemy natknąć się na perłę żuław. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Żuławy, turyści odwiedzający Jarmark Świętego Dominika mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na stoisku przygotowanym przez powiat gdański. Jakbyśmy cofnęli się do XVII-XVIII wieku, do historii, no to na terenie powiatu gdańskiego przecież to kupcy gdańscy głównie mieli ziemię i w Cedrach, w Suchym Dębie, to oni uprawiali albo dzierżawili tą ziemię. Dlatego my jak najbardziej musimy być na jarmarku i musimy być z Gdańska. A poza tym chcielibyśmy, żeby odwiedzający jarmark trafili również do nas, do naszego powiatu, na teren właśnie tych starych ziem. Zobaczyli domy podcieniowe, jak menonici budowali rolnictwo na naszym terenie, a również zobaczyli faktorię w Pruszczu, wyżynną część powiatu. Powiat gdański jako członek Stowarzyszenia Żuławy z Nowego Dworu Gdańskiego miał możliwość skorzystania tutaj z Jarmarku Dominikańskiego, wobec tego całym szturmem pracownicy z naszymi materiałami informacyjnymi przyjechaliśmy tutaj, żeby namawiać wszystkich turystów do odwiedzenia naszych ciekawych miejsc. Dla najbardziej zainteresowanych przygotowaliśmy ciekawe gadżety, także zapraszamy serdecznie. Na stoisku numer 22 codziennie możemy podziwiać wystawy przygotowane przez członków Stowarzyszenia Żuławy. Dziś wraz z powiatem gdańskim swoje walory turystyczne prezentowała gmina Cedry Wielkie. Gmina wzorem lat ubiegłych wystawia się na stoisku promocyjnym z powiatem gdańskim, żeby wypromować swoje walory turystyczne, piękne żuławskie krajobrazy. Promujemy tutaj dzisiaj turystykę rowerową. Mamy piękne nowe ścieżki rowerowe. To również inwestycje. Ogólnie chcemy zachęcić turystów, którzy tutaj się pojawili na jarmarku, do odwiedzenia naszej gminy. Dla tych, którzy jeszcze nie wybrali się na jarmark dominikański, mamy dobrą wiadomość. Stoisko powiatu gdańskiego i gminy Cedry Wielkie jest dziś czynne do godziny 20. Serdecznie zapraszamy. Polecamy również zobaczyć. Stypendyści z powiatu gdańskiego łapią wiatr w żagle oraz 11 mistrzostwa powiatu gdańskiego w siatkówce plażowej. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.